Mniej więcej przy wyjściu z lokomotywowni. Nie wiem, czy się nie ten. Ruszt mnie opuścił tutaj. Ja wiesz, to jest 33 tony. Jest to ciśnienie. Jo, wiem, wiecie. Żywe kolory. Będą z niej ludzie. Nie jest obtęgana przez ziemskie jeszcze. Piękna maszyna. Ładnie obmalowana. Kolektory zabezpieczone. Dzięki. Właśnie można byłoby podeprzeć zdjęciami całą tą dokumentację. Widzę ciężareczkę i... Dobry. Dobry. Jak się spało w Galicji? Niedługo, niedługo, ale nieźle. Bywało lepiej, ale... Jeśli lepiej. A kogo tam to... Tam, ten co sobie szykował tutaj. Zaczął robić, kupę roboty włożył i tu im, o, mnie nie pasuje, bo im coś będą robić i przenieśli go tam. A, i teraz to radzi na gadania za wiele. No to już ona chodzi, już chodziła? No słyszeliśmy. To były problemy ze sterowaniem pompą. Tak, ale, to ale już jest. No to fajnie. I teraz trzeba szukać kogoś, kto by się dołożył, żeby tam to zrobić. No bo jest. Z niej. On jest zdjęty z tego pomocy. On jest zdjęty z tej, a ten jest był zdjęty z takiej kazimierskiej zamrożony i on był wysłany. Zamiast rzekomo poszedł tamten, ale poszedł zamrożony, robili go w Sączu, a ten został. On jest w dobrym stanie na wodę zrzucał uszczelki tam. Ja bym był... Czyli kompresy już wali. Jakby się można było... Nie, wodę to uszczelki pod głowicami, ale już miał sobie też ciśnienie, bo on od początku miał sobie, jak tylko przed, bo jego montowali w Sączu, jak tylko przyszedł. On był, ta lokomotywa była w Sączu montowana, a tamta była w Berkowicach. Czy wiesz, że coś lepszego suchnica, co ty tam... Silnik? Nie ma. No to wali, jak botą sumicą montować. Tak? No to, ale tu... Znaczy, to budę zdejmij, nie? To trzeba budę zdjąć. No. Ten nie wyjdzie. Majla oryginalny wychodzi to dwie boki tutaj. Tak? To on tym dachem wychodzi. Bo tu jest dach zdejmowany i ten oryginalny majla wychodził tamten. A teraz nie mieści się i trzeba ściągać. To nie jest tego, żeby tylko zrobił był silnik, to jest. To był silnik do wymiany, ta reszta nie jest problem. No jak pierścionki do tego, to do czego jeszcze będzie ten motyw? Główni agregaty, to są... Tak, 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 chodzą. Na futrę. No, niskoobrotowy. Obroty, bo chodzi o skrzynię hydrauliczną, bo to jest napęd do skrzyni, na skrzyni muszą być odzachowane. One mają większe trochę obroty maksymalne, ale są ustawione już według skrzyni. No i moc jest ta sama. To, no i no i gabaryt, tylko to, żeby było. No i układ chodzenia też, bo to jest w razie ale dopasowany i to jest... Tamtymi to pewnie nie wiem, czy by mieli jeździć. Jeszcze czy tak, do przebudowy to jest co?
cała postawa silnika, głównie i ustawienie centra względem przekładni. Tak, no bo to musi to, to już musi być ustawione. I on jest trochę krótszy, tu ma taką wstawkę robioną. Na ten wał. Tak, tu jest robione. I tu jest tutaj to używanie. To tu nie jest tutaj już jest porządku. Ale no i podstawa, bo to głównie chodzi o ustawienie. Tak reszta to jest. Podstawy były specjalnie robione pod tą wolę? Tak. Bo tamten miał jeszcze tutaj do tej podstawy, bo ta podstawa jest oryginalna, ale do tej podstawy były jeszcze takie ukośne dwie i dopiero na tym siedział ten Maybach. No, on był mniejszy. Tak, on był jednorzędowy, sześciocylindrowy. Maybacha to ja już nie widziałem, bo je dość to zaczęli wymieniać. No i tu już nie ma też u nas teraz. Znaczy, no w ogóle na PKP-owskich wąskotorówkach ja się nie wiem, czy w ogóle się zachował jakiś eliks z Maybachem. Natomiast Maybachy się zachowały na kolejkach cukrowniczych. O, co? Na tych, na tych... Jeszcze te właśnie, te, bo oni tam nie mieli jakby potrzeby takiej, te one chodziły ale wiele w ciągu tam roku. Ten nie wiem, czy by tam wszedł, bo tam te są troszeczkę... Bo tam są te trzy osiówki wiązarowe. Mhm. Nie, ale ja mówię o tych. O tych? LXD2. Ale i tam... oni na taką jazdę, jak tam jeździli, to nawet... Nie, dlatego tam właśnie jako taka ciekawostka zachowały się te oryginalne... No oryginalne Maybachy, które przyszły w latach 70. jeszcze na początku, bo ja od 68. przychodzi, ale jak ja to przed 71. jeszcze były oryginalne na częściach niemieckich firmy Maybach, rzeczywiście, tylko składane były w Rumunii. To były silniki Malina. To jak szły tutaj, to oni, kurde, sami Rumuni z serwisu. Cały skład jeszcze i hamować ma iść, bo ma, i chodziło to. Dopiero jak racjonalizatorzy rumuńscy zaczęli ulepszać i potem wprowadzali już swoje technologie, swoje materiały, swoje te bloki oryginalne były aluminiowe, potem dopiero przeszli na żeliwne. Znaczy żeliwne były oryginalne, a potem przeszli na aluminiowe. Jakoś tak to było z tymi blokami. Oryginalne były aluminiowe, potem poszły żeliwne. Zmienili układ uszczelnienia głowicy między blokiem Rumunii, bo tam były całkiem inne pierścienie takie tu. Otworzę sobie tekiel, dobra? Tak, żeby tego. Teraz? Nie, to nie kiełbasę, bo to jest sklep. Kawałek by się przydało chociaż.